Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, witam was w bonusowym odcinku Zagrajmy w Rayman Redemption. To jest tak zwane podejście drugie, albo kontynuacja tego, co w styczniu udało mi się nagrać. Lecz zanim do tego dojdziemy, to warto byłoby sobie zakupić parę rzeczy. Tak troszeczkę żyć udało mi się zebrać. Kupmy sobie to i kupmy sobie to, ponieważ to nam się przyda. Dobra, dzięki za uwagę, teraz lecimy sobie do Magika. I zobaczmy, co tutaj mamy zaliczone. Tutaj widzę, że dwie rundy mamy już niezaliczone, trzy rundy. No i boss rush, dobra, więc przejdźmy sobie najpierw może nie Sugar Rush, nie. Zacznijmy od Picture City i Pinpoint Precision. Lecimy z Koksem. Mamy tutaj dużo punktów zdrowia, to już jest dobry znak. I teraz na spokojnie, my tutaj nie będziemy za bardzo przesadzać. Trzeba na spokojnie grać. Nie raszujmy, bo raszowanie jest złe, już niejednokrotnie się o tym przekonałem. Tak, pozdrawiam cię Nero, jeżeli będziesz to oglądał. Wiem, co mówiłeś na temat raszowania i ja się oczywiście do tego chcę dostosować. Kurczę pieczone. O, udało się dostać do góry, świetnie. Ogólnie te rundy bonusowe są bardzo fajnie zrobione, powiem wam szczerze, tylko jedyny problem z tymi rundami, jak ja mam, to, że one są nieziemsko trudne. One są naprawdę kurde kurewsko trudne. I czasami naprawdę to wścieklizny wręcz można dostać. O. Dobra, udało się. Nice, przetrwaliśmy to. Dostaliśmy się dalej. Co z tego co pamiętam, chyba poprzednim razem mi się nawet nie udało tak tutaj dostać. O ile dobrze pamiętam. Oj! Uważaj. Uważaj. Doskonale. O to chodziło. Teraz na spokojnie w dół, dokładnie. A nie, tutaj chyba udało mi się dojść, tylko miałem problem z Yin-Yangiem, z tego co pamiętam, w styczniowej wersji tego bonusowego odcinka. Ja pierdzielę, no ogarnij się. Fuck, no kurde, co on na dół tak ciągle spada, ten Yin-Yang. Trzeba jakoś wyczuć ten czas. Okej. Dobra. Doskonale, o to chodziło. Tylko teraz zrób tak, żeby przeżyć. Kurde, to będzie trudne. Tutaj jeszcze mi się nie udało dojść, tak więc to jest dla mnie jakby totalna nowość, co tutaj się teraz dzieje. Dobra, subcio. Uwaga, tutaj są nożyce, więc teraz trzeba uważać. Dokładnie tak. Oj, kredki, niedobrze, w sensie ołówki w sumie. Okej, jesteśmy teraz tutaj, co teraz? Wow! 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 Spieprzaj, dobrze. Nice, udało się. Kurczę pieczone, a ja od stycznia miałem takie problemy z tą rundą. Masakra. Tak, kurde, sączę sobie winko, jakby ktoś się pytał. Chyba nie macie mi tego za złe, nie? Tak, kurde, pijany odcinek od razu z miejsca, nie? Serki, ogólnie mówię, że mam taki bardzo ubogi komentarz, jeżeli chodzi o komentowanie tych rund bonusowych, ale tutaj chcę się najbardziej skupić na... Chcę się bardzo skupić na skupieniu, tak, to chciałem powiedzieć. No kurde, pomidor 2000, kurde, 21, nie?
Po prostu chcę się bardzo skupić, żeby nie popełniać głupich błędów. Myślę, że wszyscy wolimy tego uniknąć. Dobra. A nie, nie mogę kupić złotych pięści. Szkoda, szkoda. Myślałem, że mogę. No dobra, no to co? To teraz przejdźmy do następnej rundy. To jest The Thorn Garden. To jest akurat w The Dream Forest. Kurde, ale naprawdę, ja wiem, że się znowu będę powtarzał, ale kurczę pieczone, nawet nie wiecie, jak Raymani, kurde, perfekcyjnie odwalił Raymana Redemption, moim zdaniem. Tak szczerze. Uważam, że to jest po prostu świetna giera, nie? Nie ma drugiej takiej świetnej. A przypominam, że to fan zrobił, nie? To jest jeszcze w ogóle totalny koks. To jest koks totalny, nie? Dobra, uwaga, nice, nice. Dobra, zaczynamy raz jeszcze tę rundę bonusową, ponieważ coś mi się z tamtą śliwką zbugowało, jak sami mogliście zobaczyć niedawno, przed cięciem. Dobra, mamy coś takiego, teraz go, 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 go. Dobra, dostałeś w dzban, w taban, hehehe. Dobra, teraz uwaga, skoczymy dokładnie tak. Aj, nie tak, nie tak, nie tak. Trochę to za późno zrobiłem. Trochę za późno to zrobiłem. I jeszcze raz. Jeszcze raz zaczynamy. Jeszcze raz, kurde, podchodzimy do tematu. Dobra, dostałeś. Pozdro 600, pozdro poćwicz. I właśnie tak to trzeba byłoby zrobić. Dobra, mamy praktycznie całe zdrowie, tak więc teraz musimy kontrolować, żeby utrzymać to całe zdrowie, bo fajnie byłoby jak najwięcej zdrowia mieć. Dokładnie tak, dostali tutaj w tubę. Teraz do przodu śliwka. I do góry, dokładnie tak. Pyk, pyk, pyk. Super, teraz zium, zium, zium. Okej, okay. W sumie tylko jedną kuleczkę zdrowia straciliśmy, tak więc to jest i tak dobry wynik. Dobra, przeżyliśmy jakoś to. Fajne jest to w ogóle w tych rundach bonusowych, że mamy nieskończoność żyć, bo jednak gdybyśmy kurde tutaj mieli tracić życia, no to... To byłoby słabe trochę, w sensie może nie tyle co słabe, co po prostu no byłoby takie trochę przynajmniej dla mnie niezręczne. Oczywiście tutaj mieliśmy zamaskowane kwiatki. A te zamaskowane kwiatki to jak wiadomo byli łowcy za nimi. O, i już się nam następna rzecz pojawiła, więc warto tam zbadać. Tu już mamy naszą śliwkę, która się buja w lewo i w prawo. Nie, naprawdę, kurczę, pieczone te nowe rundy bonusowe magikę są świetne. Szkoda, że takich nie było w Raymanie jedynce. Chociaż patrząc na to, jakby Ubisoft podeszło do tematu, to śmiem wątpić, że byłyby one łatwe. Podejrzewam, że one byłyby chyba jeszcze trudniejsze, więc... No wiecie, można mówić wiele o odnośnie naszego, kurde, Raymaniego, który stworzył ten... tego fangame'a. To jednak jego poziom trudności wydaje mi się, że mimo co jest nadal łagodny, nie? W sensie takim, że... co mam na myśli? Mam na myśli to, że po prostu jego poziom trudności nie jest aż tak, powiedzmy, skurwysyński jak w prawdziwym Raymanie jedynce. Dobra, ile mamy jeszcze? 4 punkty zdrowia, no to... Gitara, jak to mawiają. Okej, okay, utrzymaliśmy teraz 3 punkty zdrowia. Tyle też dobrze. I teraz zium.
i do góry. Nie pamiętam szczerze, czy tutaj byłem, kiedy pierwszy raz nagrywałem tę rundę bonusową, nie wydaje mi się. Warto tych antytunków się teraz tutaj pozbyć. Przynajmniej taka jest moja taktyka. Wy możecie mieć inną. I to jeszcze nie koniec. Bo tutaj mamy u góry jeszcze łowców. Łowców nagród. Hehehe. A dowaliłem teraz sucharem, co? Dobra, i teraz trzeba uważać. Kurczę pieczone, nie tak. Ale tam podejrzewam, że był już koniec. Tak więc trzeba się teraz skupić i nie tracić żyć. To jest w sensie punktów zdrowia, więc widzimy się za chwilę w takim razie. Ja to na spokojnie ogarnę, bo ja też nie chcę was zanudzać jedną scenerią. Tak sami zresztą widzicie, co się dzieje teraz. Dobra, jesteśmy tutaj na tym. Na tej sekwencji, gdzie przed chwilą wybiłem wszystkie antytunki. Zaraz będziemy mieli właśnie tych łowców. Kurde, ale to jest skurczysyńsko trudne. Dawaj, no rzucaj. Ha, nie masz nawet czym, więc elo, pozdro, poćwicz, gościu. Tu już ta trudniejsza sekwencja się tutaj odpala. Ale możemy też i tak zrobić i polecieć do góry po prostu. Tak jak mogłem to od początku zrobić w sumie. O, widzicie? Patrzcie, tu jest exit. Mówiłem? Proszę bardzo, kurde, ale zniszczyłem tę rundę bonusową normalnie. Oj, kurczę pieczone. Dobra. No to skoro tutaj mamy to zaliczone, no to lecimy teraz na ostatnią rundę, czyli to właśnie Sugar Rush. A potem Boss Rush nam zostaje. Dobrze zapamiętałem Sugar Rush? Chyba dobrze. Dobra, siema Magik. Yo, pozdro, poćwicz. Tak, Sugar Rush, dobra. Jestem ciekaw, jak tutaj nam pójdzie. Zważywszy na to, że czas nam idzie do tyłu, więc... To już jest taka pierwsza runda bonusowa, gdzie po prostu czas nam do tyłu leci, więc tutaj trzeba patencik znaleźć, jak ją przejść. Okej, nie znalazłem patentu, więc elo, jeszcze raz. To trochę przykre jest, że to jest jedyna taka runda bonusowa, która idzie z czasem do tyłu niż do przodu. No ale dobra, no skoro tak ma być, to niech tak będzie. Nie narzekajmy, tylko cieszmy się w ogóle z gierki. Chociaż ja osobiście takich rzeczy nie lubię, bo wiecie, jak do jednej rzeczy się przyzwyczajasz, to jednak wolisz być przyzwyczajony do jednej i tej samej rzeczy, nie? W sensie, wiadomo, no ludzie zmian nie lubią, nie? No a dawaj, jeszcze raz. Nie wiem, czy zdążę w ogóle. Chciałbym zdążyć, no ale... Mam pewne obawy.
No tam jest exit, a ja nie zdążę, nie ma to tamto. Time's up. Tylko no jak ja mam to zrobić inaczej, skoro kurczę pieczone biegnę, ile mam sił w nogach. No patrzcie, kurde, biegnę, ile mam sił w nogach, tak? Aj, widzicie, kurde, to jest najgorsze, że to trzeba się nauczyć tej mapki na pamięć, nie? Bo inaczej to nie dasz rady, nic za chuja. Jedna pomyłka i już, kurde, lecisz. No, tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą. Jedna pomyłka, już lecisz. Cały czas lecę do przodu, jak widzicie. Cały czas lecę do przodu. Spadamy tutaj. Pyk, 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 pyk. Ale tutaj ładnie ich wyminąłem. Może jest jakaś szansa. Szybko, 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 szybko. Szybko. Jestem tak blisko. Dobrze, udało się. Dobrze, pięknie. Magikan Master, zajebiście. Mamy tutaj wszystko zrobione. Wszystkie rundy magika mamy zrobione. Plam skin, okej, okay, mamy tam teraz skiny odblokowane. Teraz z tego co widziałem. Więc teraz będziemy mogli zabrać się za inną rzecz, za boss rush. Tylko teraz pytanie, czy ja chcę boss rush pokazywać jako coś, co już widzieliśmy z moim komentarzem, czy jako coś ten? Wiecie co? Nie wiem, czy będę miał za bardzo co do powiedzenia przy boss rushu, więc pozwólcie, że zrobimy coś takiego, że ja teraz się zamknę i zrobię wam montaż tych bossów, bo to są wszyscy ci sami bossowie, z którymi walczyliśmy przez całą gierkę. Myślę, że się tak możemy umówić. I po boss rushu będziemy mieli specjalną ostatnią walkę z Mr. Darkiem odblokowaną. Tak więc wtedy włączymy komentarz, dlatego że to będzie coś nowego. To zatem rozciągnijcie się wygodnie, a ja was zapraszam na montaż. Miłego oglądania.
Witam was serdecznie już po montażu. Udało się. Mamy to. Nawet nie wiecie, jaka to była ciężka podróż, żeby to przejść. Dobra. Więc teraz będziemy musieli prawdopodobnie kupić sobie pozostałe rzeczy, tak więc zobaczmy, czego nam tutaj brakuje. Oj, ten boss rush był naprawdę posrany, ale udało mi się. Udało mi się, jestem z tego powodu, kurczę, pieczone zadowolony. Dobra, czego nam tu brakuje? Czyli brakuje nam w zasadzie trzech rzeczy. Okej, więc idziemy sobie farmić w takim razie te. Idziemy sobie farmić Thingsy, moi kochani. Jak widzicie, przy okazji troszeczkę sobie żyć tam udało mi się nazbierać. I nie ma to tamto, kończymy gierę dzisiaj. To już będzie ostatni taki odcinek, w sumie to będzie bonusowy odcinek, który już zakończy całą tę serię. Troszeczkę jest mi przykro mimo co, bo jednak ja bardzo kurde szanuję Raymana jedynkę, wbrew pozorom. Ale powiem wam jeszcze raz, nie? To było po prostu wow. Dawno się tak nie napociłem i szczerze powiedziawszy, dzisiaj mamy niedzielę, czyli 21 marca, pierwszy dzień wiosny. A ja do tego boss rushu, wiecie, od której godziny podchodzę, z przerwami oczywiście. Od godziny 14. A mamy godzinę 20:09. Czyli policzcie sobie, ile dokładnie, no 6 godzin. 6 godzin podchodziłem do całego boss rushu. Ale się nie poddałem, ponieważ ja mam jaja. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, więc pozwólcie, że zobaczymy się za niedługo, aż ja sobie nafarmię trochę Thingsów i ruszamy wtedy na finałowego bossa. Takiego prawdziwego finałowego bossa. Więc widzimy się za niedługo. Tak sobie tutaj pozwolę jeszcze co nieco skomentować. O, dobra. Tak sobie pozwolę co nieco tutaj skomentować, tak dosłownie na sekundkę do was wrócę. I powiem wam szczerze, że grając sobie w Rayman Redemption, ja pewnie to już niejednokrotnie mówiłem w trakcie tego let's playa, ale po prostu nie wiem, czy wy też tak macie. Może to jest, nie wiem, dziwne jakieś dla was, ale dla mnie na przykład to jest normalne, że po prostu odczuwam taką nostalgię trochę, jakbym znowu był, wiecie, jakbym znowu miał, powiedzmy, te 8 lat, albo 9, nie? Dosłownie. Nie wiem, czy wy też tak macie z jakimiś grami, że na przykład gracie w jakąś grę x razy i macie coś takiego, że odczuwacie już taką nostalgię do tej gry, nie? A tym bardziej, że tutaj po raz kolejny musimy zaznaczyć sobie, że to jest fangame, nie? Przez fana stworzony. I to troszeczkę ubolewam nad tym, że Ubisoft czegoś takiego nie potrafiło zrobić. Co się nie potrafią, no nie chcieli zrobić, bo oni z Raymanem chyba nie chcą mieć już nic wspólnego, z tego co widzę. A tym bardziej, jak odkąd ten Michel Ancel odszedł z Ubisoft, no to nie ma co się dziwić. O kurde, myślałem przez chwilę, że ten, że ktoś tutaj pukał. Dobra, to widzimy się teraz tak naprawdę za niedługo, jak ja tutaj trochę pogrinduję, bo tak chciałem wrócić tak szybko sobie z taką luźną dygresją. Dobra, uzbieraliśmy 1500, jak widzicie. Więc teraz będziemy mogli wrócić i wykupić ostatnie skiny i zobaczyć, co się tym razem nam odblokuje. Uff, trochę musiałem leveli powtarzać, powiem wam szczerze, no ale warto było, mi się tak wydaje. Tak więc widzimy się teraz na mapie głównej i przy okazji mamy 101 żyć. No ale gdyby nie to, że ten, że te życie grindowałem przed The Final Challenge, no to prawdopodobnie tylu żyć bym nie miał. Plus na dodatek to, że się te życia jednak respawnią, więc sami wiecie, o co chodzi. Dobra, widzimy się na w magicznym shopie. Dobra, lecimy.
Lecim, lecim. Co tutaj trzeba kupić? To, to i to. I wszystko powinno być już ogarnięte. Teraz sobie zapiszemy w razie co. Dalej? Co jest grane teraz? Przecież wszystko kupiłem, co trzeba było. To nie rozumiem. To, co tutaj teraz chodzi, bo nie rozumiem.